Witam zainteresowanych kosztami budowy domku do 100 metrów. Domek, który widać, to dom z projektu Galia. 94 metry kwadratowe wyszło w środku. Domek w 95% jest skończony. Dlatego mogę pokazać koszty budowy. Jesteśmy w przedpokoju. Idziemy do kosztów. Nie chcę tu za dużo tam pokazywać. Kto widział moje wcześniejsze filmy, to wie, jak dom wygląda. Chcę przedstawić koszty budowy z wszystkim. Pozwolenie, ile kosztowało, przyłącza, stan zero, dach, ściany, ile to kosztowało. Wszystko, żeby było to podzielone, pokazane. Także zaczynamy. Pierwsze co, pozwolenia. Projekt domu 2400. Adaptacja projektu 3000, mapka do celów projektowych 1000 zł, około 6000 na start przed wbiciem łopaty w ziemię. Przyłącza do budynku, prąd 1000 zł, woda, wodociąg, potrzebna była rozbudowa wodociągu, projekt, kierownik budowy, wyszło 18000 za to. Przyłącze gazu. Wewnętrzne, zewnętrzne 4400, szambo około 3000, razem 26400 wyszły przyłącza. Tak, zakup działki budowlanej 812 metrów. Działka była kupiona 3 lata temu, to było 71000. No i zaczynamy budowę domu. To są koszty bez kręcenia, to są realne koszty, jak zaczęliśmy tam w 2021 roku. W 2021 zaczęliśmy, ile to kosztowało. Stan zero, żeby wybudować, trzeba było kupić tak, deski szalunkowe 600 zł, stal 4440 zł, to jest, powiedzmy, stal już na fundamenty i na wieniec. Geodeta 1200 zł. Koparka 440. Bednarka 210. Izolacje 1026 zł. To są izolacje pionowe, poziome. Bloczki fundamentowe 2000. Beton na ławy fundamentowe 4950 zł. Cement 694 zł. Piak do zaprawy 600 zł. Rury kanalizacyjne 1000 zł. Piach do zasypu 2100 zł. Mata stalowa do chudziaka 384 zł. Styropian do ocieplenia fundamentu 1300. Klej do styropianu plus siatka plus takie drobne artykuły, śrubki 500 zł. Beton na chudziak 3360 zł. Co daje nam łączną kwotę za stan 0 24 800 zł. Mamy stan zero. Budujemy dalej ściany. Ściany plus wieniec. Pustaki na ściany 6440 zł. Izolacje 680 zł. To są poziome izolacje do położenia pod ściany i na wieniec pod mur łatę. Cement 667 zł. Drut jakiś trzeba było dokupić, wiązałkowe śruby do wieńca, żeby zamocować mur łatę, to 700 zł. Beton na wieniec 1800 zł, nadproża 200, więc ściany i wieniec mamy około 10 500 zł. Dalej, budujemy dach. Dach i strop drewniany mamy tutaj, dlatego drewno na dach i strop wyniosło 26 tysięcy złotych. Śruby i gwoździe na dach 2200 zł. Pokrycie dachu to jest deskowanie, papa, dachówka. Tu jest całe pokrycie policzone, rynny, nierynny. To jest 29 906 zł. Tutaj płaciliśmy za robociznę.
od A do Z dachu, to robocizna kosztowała 31 800 zł, co daje nam za dach około 90 000 zł. Dach, powierzchnia 200 m kwadratowych. Dach czterospadowy. Później wyjdę, pokażę z zewnątrz. Kominy systemowe, obróbka na dachu. Trzy kominy wyszły 4391 zł. Zamykamy budynek teraz. Okna, drzwi, rolety, brama. Drzwi przednie i tylne to jest 5000 zł. Okna, rolety, brama garażowa 29 600. Więc razem daje to 34 600 zł. Dalej. Instalacje. Elektryczna plus alarm. Nie rozdrabniałem się tu już ile przewodu, co i jak, no bo to szkoda czasu. To jest około 8900 zł. Instalacja wodno-kanalizacyjna około 2000 zł. Ogrzewanie gazowe. Jest ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe. Można używać albo tego, albo tego. Piec gazowy. Gaz z sieci to jest 28 tysięcy złotych. Do tego mamy kominek za około 4300 zł. Posadzki. Styropian na posadzkę 3400 zł. Pianka tutaj jest do klejenia tego styropianu 200 i posadzki wykonanie z materiałem to jest 3,5 tysiąca, co daje nam 7100 zł. Lecimy dalej. Tynki wewnętrzne, gipsowe, maszynowe, robocizna i materiał 10 tysięcy złotych. Sufit podwieszany z ociepleniem. Wełna, profile, deski, bo tutaj jest przekrój, to jest tak, płyta gipsowa, folia, stelaż, wełna 10 cm i później jest wełna 20 cm i na tym są deski, więc można po strychu chodzić. Kosztowało to 10 tysięcy. Teraz przechodzimy trochę do wykończenia. Podłogi, płytki na podłogi kosztowały 5600 zł. Reszta podłogi to deska barlinek, jaka to cena? 7600 zł. No bo deską jest około 65 metrów kwadratowych pokryte domu, dlatego taka cena. Fugi, silikony, kleje do płytek około 1000 zł, co daje nam 14 700 zł za podłogi. Dalej lecimy łazienka. Tu się nie rozdrabniałem, w łazience są dwie umywalki. Kabina prysznicowa WC i bidet w kolorze czarnym. Jest film na moim kanale, jak to wygląda, ile to kosztuje. To jest 18 tysięcy. Kuchnia, meble plus AGD 25 tysięcy. Ocieplenie zewnętrzne. Styropian 5800 zł. Kleje, siatki, kątowniki. Wyszło to 10 000 zł. Tak mniej więcej. Dalej drzwi wewnętrzne 6 par to około 12 000 zł. Drzwi bezprzylgowe. Farby, listwy przypodłogowe to jest około 1500 zł. Powiedzmy. To już tak liczę z grubsza, bo mam tutaj cały zeszyt, ile tego tutaj było, ale no nie będę czytał każdej tam pozycji. Oświetlenie wewnętrzne około 2500 zł, gniazdka, włączniki w środku 2000 zł. Dalej. Ogrodzenie panelowe, brama, dwie furtki to jest 5000 zł. Do zrobienia w tym domu zostało. Podbitka za około 5000, tynk strukturalny 4000, kostka około 7000. Ceny mogą się wydawać niskie, bo my robimy to sami. Za pracę w tym domu płaciliśmy tylko za wykonanie dachu,
wykonanie tynków i wykonanie posadzki betonowej plus kotłownia była płacona. Więc mamy końcowy wynik. Budowa domu Galia do stanu zamieszkania 311 300 zł. Budowa wraz z przyłączami 419 700. Budowa tego domu wraz z tym, co jest do skończenia. A tu jest z przyłączami i działką. Z tym, co jest do skończenia, 436 000. Jak zapisywałem wszystko, to zapomniałem policzyć odbiorów, gdzie geodeta bierze 2000 zł, elektryk 1000 zł, kierownik budowy bierze tam 3, 4, 5 tysięcy, no zależy. Dlatego ja tutaj piszę znak zapytania, bo każdy tam ma inaczej. Kominiarz 500 zł. Więc realnie, jeśli robi się bardzo dużo samemu, można taki dom wybudować za 450 tysięcy złotych. Teraz przejdę, pokażę, jak wygląda w środku. Pokażę tylko salon i trochę z zewnątrz, bo no co tu pokazywać. Kuchni nie widać. Kuchnia tam była policzona, kuchnia w czarnym macie. Sami ocencie, czy warto było budować taki dom, trudzić się, czy łatwiej było kupić mieszkanie. Ja wybieram dom, nie żałuję. Polecam każdemu pomęczyć się i wybudować. Satysfakcja gwarantowana. No i macie spokój. Z zewnątrz, z tyłu wygląda tak, jeszcze brak tarasu. Także jak coś będę dalej robił, na pewno pokażę. Możecie zobaczyć poprzednie filmy, jak to wszystko było robione. Od samego początku, kiedy jechała tutaj koparka. Także życzę wszystkim miłej budowy i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam.